Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy film to poszukiwania z wykrywaczem metali, ale dzisiejszy film to też... No to też nie tylko co? Nie tylko poszukiwania. Ale też trochę naszego życia prywatnego, bo mamy trochę pracy na podwórku. Będziemy ogarniać drzewo. No i też dzieciom obiecaliśmy, że zrobimy pizzę. Także dzisiaj będą poszukiwania, ale też będzie i wesoło, i smacznie. I będzie smacznie. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Bardzo ciekawe znalezisko. Literka N albo literka Z. Ciekawe, bardzo ciekawe. Z tyłu wygląda tak. Ma takie tutaj, nie wiem czy dobrze widać, jakby jakieś zapięcia albo przypięcia. Także znalezisko jest. Bardzo głęboko leżało, ale dałam radę, wytargałam. Natomiast u mnie dwa sygnały, jeden koło drugiego, no i mam dwie pierwsze ciekawe znajdki. Te znajdki to dwa feningi, zaraz zobaczymy z którego roku, i guzik, tak zwany groszek, guzik wojskowy. Już sobie tutaj odwrócimy te dwa feningi i zobaczcie, jest data 1923. W związku z tym, że to pole jest bardzo zaśmiecone, jest tu dużo koksu i żelaza, używam program szybki, żeby wykrywacz mi szybko reagował na blisko leżące koło siebie rzeczy. Natomiast u mnie kolejne sygnały to dwa złote z okresu PRL, no i taki oto zardzewiały młotek. Także pole bogate w różne sygnały. A to kolejna moja znajdka. Zaraz Wam pokażę, co to takiego jest. A jest to, od razu poznać po tylnej stronie, na odwrotnej stronie, że to jest guziołek, ale zżarty jak cholera. Niestety z przodu nic nie zobaczymy. Jeden sygnał, a wyciągnąłem dwa przedmioty, taką oto tarczę. Ciężko powiedzieć, do czego ona mogła służyć. No i taki mniejszy gwozdek. Tarcza ma trzy dziurki, pewnie do czegoś była przymocowana i przebijają przez nią napisy. A tymczasem Ewelinka tam podchodzi pod górę, natomiast zaniosło się czarnymi chmurami nad naszą miejscówką. Mam nadzieję, że deszcz nas nie wygoni do domu. Ubrałam się jak Eskimos, ale pogoda nie jest mi straszna. Determinacja moja do chodzenia. I są monety. Tym razem wyszło 5 feningów. Ale jak się znajdzie monetę, to szybciej się chodzi.
Powalczyłem, żeby wyciągnąć ten sygnał, w tym przypadku monetę jednofeningową z 1876 roku. Moneta jest w pięknym stanie zachowania, widać wszystkie detale, tylko się cieszyć, że pomimo, że ta moneta leżała w ziemi aż 147 lat, zachowała się w tak pięknym stanie zachowania. Sygnał słyszę ładny. A czy coś ładnego wykopiesz? No zobacz, co wykopałem. Sygnał na kukurydzę. Wbiła mi się tutaj kukurydza, natomiast sygnał jest tutaj, zaraz go wykopiemy. To będzie dbany sygnał, czyli. Kukurydza się posypała. Czyli. Łańcuszek. Wow. Łańcuszek. I to będzie ostatni sygnał dzisiaj na tym polu. Także za wiele nie było. Początek był bardzo ciekawy, bo pierwsze sygnały to od razu i moneta, i guzik, i jakieś inne ciekawostki. Mam jeszcze małą monetę, którą znalazła Ewelinka, i mam jeszcze jakąś taką inną ciekawostkę, ale to jak dojedziemy do domu, to jeszcze wam ją zaprezentuję. Jak jej nie zgubiłam. Właśnie, jak jej nie zgubiła. No, ale też mam trochę złomu. Żebyście sobie nie myśleli, nie wiatr nas wygania ani deszcz, tylko burczące brzuszki. Czyli głodni jesteśmy. No. Bez obiadu wyruszyliśmy na pole prosto po pracy. No i dziewczyny też wydzwaniają, nie dają spokoju, bo jak było hasło pizza, to trzeba robić. Wiecie, jak to z dziećmi jest, także trzeba robić, nie? Ale w tym odcinku ogólnie to nie koniec poszukiwań, bo jutro ogarniemy swoje sprawy, które mamy do załatwienia. No i później dalej ruszamy na poszukiwania. A tymczasem jedziemy do domu. A tymczasem w domu. Co ty robisz, jak nas nie było w ogóle pod naszą nieobecność? No właśnie nie wiem, chyba niszczy chałupę. Ale to Jula zniszczyła. Jula zrobiła, co to jest? Cynamonki. A ty? To pokaż Julę, jaka Jula brudna. Julka nie chce się pokazywać. Julka jest anonimowa. A ty? Co ty zrobiłaś? Nic. Co? Bałagan, ja tu ręką nie ruszę i pizzy nie zrobię, jak nie będzie posprzątane. Od razu mówię. A to ty nie musisz robić, to Olia robi przecież. Nie ty. Gospodyni, zobaczcie. My na polu, a Hania urzęduje. Z bardzo brudną twarzą. O Jezu, Dobre to dobre. Dobre to dobre. Sezon grzewczy u nas pełną parą. Zamiast rozpalać w piecu, to rozgrzewamy się na rowerku. Albo ćwiczymy z gumą. A tak żarty żartami. U nas się już pali. A drzewo trzeba było przynieść, rozpalić w kominku, żeby było ciepło, żeby ogrzać się po poszukiwaniach. No i żeby, oczywiście, żeby dzieci miały też ciepło. Także sezon grzewczy uważam za otwarty. Pierwsze odpalenie kominka. My na poszukiwaniach, a dziewczyny rządziły w kuchni. Jak sami widzieliście, bałagan niemiłosierny. Fajnie, że coś robią, że coś zrobiły. Nie będzie dzisiaj pizzy, będą cynamonki. I biorę się do sprzątania. Apetycznie te cynamonki wyglądają. Gorąca blaszka, uważaj. A w ogóle z czego to jest robione? A ja nie wiem. Zdradź nam sekret. Ja wiem. To jest zrobione z cynamonu. Mhm. I z mąki. I z czego jeszcze? Z niczego. Jak niczego? A drożdże, mleko, masło, a nie było? A drożdże, mleko. Aha. Tyle robię do tego posypkę. Posypkę. I niech zgadnę, które są twoje. Te malutkie pewnie. Nie te. Gorąca blacha, uważaj. Jak to pięknie pachnie, o jest. Cynamon to zawsze mi się kojarzy ze świętami.
Święta leci. U nas codziennie święta. Haniu, zobacz, jakie ci piękne cynamonki zrobiłem, proszę. Tęty, to ja. No. Nie udał się żart. Smakuje sobie masz tego. Smakuje? Nawet bardzo smakuje, także miała być pizza, a są cynamonki. Ale teraz mi padł na pomysł, że jak zostaną, to jutro sobie weźmy na poszukiwania. Myślisz, że zostaną? Energetyczne. To jest mały mój? Myślę, że nie. Mojego? Smaczne. Naprawdę, uwierzcie mi, te cynamonki robią robotę, a moje zaskoczenie robotą dziewczyn było jeszcze większe niż smak tych cynamonek. Mamo? A tutaj prezentuję wam obiecane te mikroznajdki. To jest taki element jakiejś blomby z napisem patent. Ona jest, ten napis jest nieczytelny. Pod spodem prawdopodobnie jest data, czyli takie mikro rzeczy też się kopie. No i oczywiście małe monetki solidkowe. Tutaj jest moneta zgięta, ale widać końcówkę lit, tat i elbing, czyli solid civitat elbing, czyli solid miasta Elbląg. Także takie drobiazgi też widzą wykrywacze metali. A tutaj jeszcze druga strona. Tutaj ta ala blomba ma taką wklęsłą miseczkę, gdzie był napis ten patent. A przy monecie solidkowej widać początek daty 1.7, czyli 1700 któryś tam rok. Jest nieczytelny, ponieważ po prawej stronie nagięła się część monety na drugą część daty. Jedziemy? Gdzie jedziemy? Jedziemy po drzewo. Po drzewo jedziemy na wieś do Ewelinki rodziców, żeby przywieźć trochę drzewa do podpałki, do kominka. Bo jak już wiecie, to u nas sezon grzewczy zaczął się na dobre. I tu się kłania zasada, weźmiemy się i zrobicie, znaczy się zrób. Także zobaczcie, Ewelinka się do wszystkiego rwie. Nie dość, że do łopaty, do poszukiwań, to jeszcze do rąbania drzewa. Trochę, powiem tak, idzie ci dobrze. To idzie ci dobrze. Musisz go teraz wziąć tak przez ramię i całym złobuchem. Poszło. Brawo! Brawo! Sęk tu jest. Już blisko. I dajesz. I pomogę ci. I raz. I dwa. Poczekaj. I dwa. I trzy. Poszło. Pięknie, pięknie. Pięknie. Do spałki jakby znalazł i żeby nie było, że sama Ewelinka, tylko drzewo. Drzewo rąbało. O, teraz ci łatwiej, bo ja rozrąbałam trochę. Nie, no jestem mistrz rąbać drzewo. To musisz mi przyznać. Zobaczcie sami. Idzie jak nic. Także się rąbało kiedyś drzewo. No to jest siekiera, która ma wszystkie siekiery pod sobą. No bo tatuś ostrzył. Siekiera nie ostrzył, bo to jest siekiera po niemiecka. Bo ona pamięta Wilusia jeszcze. A co to Wilus? Oj. Wilhelm. Tak. Rusy, Fryderyk Wilhelm. I tak właśnie oto spędzamy też popołudnie, ale kończymy, ogarniamy to i jedziemy jeszcze na małe poszukiwania. Ale nie kończymy, bo pokaż, ile jeszcze tego jest. Zobacz, jeszcze to trzeba rżnąć i rąbać. To jeszcze trochę nam zejdzie, ale nie dzisiaj. Damy radę. W końcu mi się udało namówić rodziców, żeby mnie zabrali na poszukiwania i tak się to stało. Cóż za emocje na twojej twarzy. A zobacz, co ja znalazłem, jak na grzybach. Zobacz, na te grzyby to i chyba żołnierze
Wehrmachtu przychodzili, bo drugi sygnał i już guziczek, dobry znak, dobre miejsce. A ja na razie złom. I mam tu jeszcze jakiś sygnał, zaraz zobaczymy. Tu. Hania, a ty jak tam u ciebie? Co znalazłeś? Co? Listki. Dzięki. Ślimaczka jeszcze mam. Ślimaczka? To się tam mówi ślimaczka w moim drzewie. Może będzie mój miał więcej szeregów. Coś jest. Coś jest. Ale nie wiem gdzie. Ciężko jest kopać w tych korzeniach. A muszę jakąś pęczkę poszukać. Też byś chciała szukać? Mhm. Zaraz poszukasz, jak mama wykopie te swoje złoto. No cholera, no. To się nazywa współpraca. Hania do pomocy. A może do łopaty? Jeszcze. Jest tam jeszcze? Hania, a co ty w ogóle byś chciała znaleźć wykrywaczem metali? Powiedz nam. Dzwoneczek. Dzwoneczek? A po co ci dzwoneczek? Bo mogę. Co znalazłaś? Takiej szyszki nigdy nie miałam. Miałaś takiej szyszki? A mama ciągle walczy z sygnałem. No bo nie wiem gdzie on jest. Aż jestem ciekawy co to może być. No i mama mikropointer jaki znajdę. Pokaż jeszcze raz. No, to po co się zabijasz mi w to? Widzisz, mama jaka nerwowa jak ma wykrywacz. Jeszcze taki sygnał, który ją intryguje. Intrygujący sygnał na kawałek tej widelca. O, widzisz? Ale ja z boku znalazłem guzik drugowojenny, a ty masz widelec, czyli trafiliśmy w dobre miejsce. Dobre miejsce, Hania, szukaj. Poszukiwania trwają, zaczyna się robić ciekawie, a zarazem wesoło. Kolejny mój sygnał to fragment naparstka, także zapowiada się tutaj, powtórzę po raz kolejny, bardzo ciekawie, a zaraz podejdziemy tam do dziewczyn, bo coś walczą z sygnałem. Co to, Hania, może być? Co to może być? Co to może być? Drucik. Co to jest? Drucik. Aparat na zęby. A cieszysz się, jakbyś znalazła skarb? No bo wiesz, chodź, mama kop mówi. Mam ten głośny sygnał, mówi, nie chcę słuchawków. Kopiesz dalej? No się cieszy. Drodzy widzowie, już mam sygnał pierwszy. Mamo, kop! O proszę, kup, mamo, kop! Tu pod moją cewką. Pod twoją cewką? Tam gdzie jest to. Dobrze. To jest strong pointer. A teraz? Strong pointer. Dobrze, proszę. Po złotko. Po złotko, pokaż mi. Wszędzie jest tego pełno. To było to? Tak, to było to. Ale muszę jeszcze coś posypać tu. Myślisz, że coś znajdziesz? Technika opanowana. Nie, nie ma. Chodź tu, bo masz ten. Wszczej jelenia we włosach. Gdzieś tu te? Gdzie jak to się nazywa te? Klasz? Nie, wszczej jelenia się nazywa.
Udało nam się dzisiaj jeszcze zabrać ze sobą Hanię na poszukiwania. Chcieliśmy ją trochę odciągnąć od telefonu. Siedzi w bajkach. Jest to plaga chyba naszej epoki, tak? Niestety. Dlatego, to są dzieci XXI wieku. Komar ci w okularach. Dlatego zabieramy ze sobą Hanię, jak tylko możemy, żeby po prostu miała ruch, świeże powietrze, no i dotleniła się, nie? Tak jest. No. Na dzisiaj kończymy nasz film. My oczywiście jeszcze będziemy szukać tutaj dalej. Będziemy próbować znaleźć swoje skarby, ale przede wszystkim chcemy, żeby Hania sobie trochę pochodziła i dotleniła się, bo wykrywacz metali to też jest bardzo fajna forma odpoczynku i spędzania czasu na łonie natury. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy Wam, że nas oglądacie. Pamiętajcie, zostawcie subika, lajka i jakiś miły komentarz. Co znalazłaś? Do następnego orzeszka, mówi. Do następnego orzeszka. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.